Dzień dobry. Dzień dobry, nie macie telewizji? Nie ma, nie ma. Nie ma. Zawsze są przedstawiciele mediów, ale nie będzie filmowane. Nie chcę tych mediów. Nie ma takiej potrzeby. Transmisji wyroku. Ja bym chciał, panie przewodniczący, od siebie tutaj przed rozpoczęciem przewodu sądowego taką uwagę wnieść. Najpierw sąd. Dobrze, jeśli pan pozwoli, stwierdzi obecność. Jasne, pozwalam. Dziękuję bardzo. Mocniej tak, łaska nie zna granic pana obwinionego. Stawił się obwiniony osobiście, za straż miejską nie stawił się nikt zawiadomieni prawidłowo. Rozprawa jest nagrywana. Pan może sobie usiąść. Panie obwiniony, pan jakiś wniosek formalny chciał złożyć? Panie przewodniczący, chcę wyprzedzić przewidziane, a wręcz nawet bym powiedział, że zaplanowane procedury związane z zastosowaniem kar porządkowych i wydaleniem z sali rozpraw tutaj uczestników postępowania na podstawie przepisów prawa wynikających z regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Nie wiem, czy przewodniczący tak skrupulatnie się do tego przygotował, czy to prezes sądu okręgowego przygotował taką instrukcję. Przyglądając 4 dni temu akta sprawy, na ostatniej stronie akt sprawy znalazłem kartkę formatu A4, która no nie była integralną częścią wszystkich akt, tylko była taką wręcz instrukcją pouczającą przewodniczącego, że należy wydalić z sali rozpraw, nałożyć kary porządkowe i tak dalej. Wyciąg z ustawy jest, już pan mówi, ustawy ustroju sądów powszechnych. Wyciąg, dokładnie, tak. Tak jest. Czyli pan przewodniczący pan to przewidział, kto? Że może moment, dojść... Moment, bo pan jakieś nagrywanie tutaj robi. Ja tutaj kolegę nagrywam, ja jestem pana dobrym znajomym, ze dobrym niemieckim. Pan nie jest moim dobrym znajomym, proszę pana. Dzień dobry. To jest pan redaktor naczelny DIS-u, dla którego również ja wykonuję czynności związane z redagowaniem. Czy pan jest dziennikarzem? Tak. Jestem redaktorem naczelnym. Aha. To jako dziennikarz wie pan, że do sądu należy się zwrócić z prośbą o umożliwienie nagrywania i sąd wówczas wyda stosowne postanowienie, pan mi przerywa. Zwraca się pan z tą prośbą niniejszym, tak? Nazywa się pan? A jakieś coś zobaczę, że pan jest dziennikarzem, czy? Tak, proszę pana, to co pan, jak pan przewodniczący chce zobaczyć, że jestem dziennikarzem, to musi pan wejść na stronę Demokracji Sprawiedliwości, bo też wydać też te informacje. To dowód osobisty, poproszę. Demokracji. Może kolega to? Może, patrzę. Tu jest pan przewodniczący, legitymacja Trybunału Narodowego. Wyśmienicie. Dowód będę taki grzeczny, w sumie moi koledzy mówią, że dowód to nie żywa istota, ale... Tak jest. To na pewno nie żywa istota. Grzegorz Niedźwiecki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Sąd postanowił wyrazić Grzegorzowi Niedźwieckiemu zgodę na dokonywanie... Tak, jest momencik. Na dokonywanie za pomocą aparatury utrwalania obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy wskazuje, że jest dziennikarzem działającym w ramach Ośrodka Informacji Demokracji i Sprawiedliwości. Tak, jest. Dobrze, nagrywamy. Dobrze, czyli panie przewodniczący, jak mam rozumieć tę instrukcję, która znalazła się w aktach sprawy? Tak jak każdą ustawę. Dotycząca wydalenia uczestników z rozprawy. Tak jak każdą ustawę. Czyli po prostu... Obowiązuje. To jest obowiązująca ustawa. Rozumiem. Obrony pan może opuścić, natomiast może pan mi, nie może mi pan przerywać. Jest wyrzeczne i tak będę składał apelację od tego roku. Możecie państwo opuścić. Proszę nie przerywać sądowi, kiedy pan zwraca się do sądu. Proszę wstawać. Nie zwracam do sądu, tylko do przewodniczącego. Pan się zwraca w tym momencie nie, do sądu. Jest budynek. Proszę pana, jeżeli będzie pan w dalszym ciągu w ten sposób się zachowywał, poproszę pana wiem, o opuszczenie. Wiem, zdaję sobie sprawę, sali. Zapoznałem się z instrukcją, która była w aktach sprawy z tyłu. Zostanę wydalony. To był wyciąg z rozprawy. Po raz kolejny. Tak jak było napisane. To jest moje ostatnie ostrzeżenie. Albo będzie pan słuchał mocnych, ustnych motywów, albo opuści pan salę rozpraw. Rozumiem, że pan słucha. Dziękuję bardzo. W tym stanie rzeczy, proszę państwa, sąd uznał, że swoim zachowaniem w sposób oczywisty wyczerpał pan znamiona czynu z artykułu 140 kodeksu wykroczeń. Proszę nie przerywać sądowi. Odnośnie wyczerpania znamion z punktu trzeciego, w tym zakresie sąd w pełni podzielił wskazaną przez pana argumentację. Rzeczywiście nie ma tutaj w tym zakresie, nie doszło do wyczerpania znamion z artykułu 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. W zakresie, proszę pana,
pan przerywa mi, to jest ostatnie moje ostrzeżenie. Jeśli jeszcze raz mi pan przerwie, zobowiążę pana do opuszczenia sali rozpraw. Czy pan zrozumiał to pouczenie? Proszę opuścić salę rozpraw. Panie obwiniony, młotka z krążkiem rezonansyjnym. Proszę, pan już sam opuszcza. Pan również proszę opuścić salę rozpraw. Dobra. Proszę przygotować uzasadnienie do wyroku na piśmie. Będę składał w tym zakresie apelację, szczególnie proszę, w zakresie proszę w tym momencie opuścić obciążenia kosztami Skarbu Państwa. Proszę, wie pan, co to jest Skarb Państwa? Pana, zaraz jedynym Skarbem Państwa dla tego kraju jesteśmy my ludzie. Pan karę nie pozwolę, aby wszyscy podatnicy byli obciążani kosztami czyjegoś błędu. Dziękuję. Nie ma czegoś takiego jak Skarb Państwa. Jeszcze jedno Skarb zdanie i zaraz będzie kara ludzie. Porządkowa. Muszka się podpisz pod tym, nie zapomnę. Na badania psychiatryczne cię wyślemy za to właśnie za ten wyrok. Proszę pana, pan naruszył właśnie w tym momencie powagę sądu. Proszę opuścić salę rozpraw. Powagę sądu jakiego sądu? Proszę opuścić w tym momencie salę rozpraw i zamknąć. Wiemy. Proszę wezwać ochronę. Wiemy, szkoda z tą gadać. No, do widzenia. Znamy się. No pan też tak samo podobnie pan. Pan opuszcza salę rozpraw. Proszę pana, pan nie ma głosu na sali rozpraw. Władanie proszę opuścić pisze, salę rozpraw. Końca. Proszę wezwać o bliskie końca. Proszę sobie przyważać na zawisłość pani zawisłości sądu. A wtedy my ludzie będziemy tak jak pan rozlicza. Jak zmieni się władza. Pan nie ma prawa głosu wchodząc na salę jako publiczny. Nie ma pan prawa głosu wchodzić, proszę zamilknąć, opuścić salę rozpraw. Ochrona jest w drodze. Zaraz będzie pan mógł nagrać, jak jest pan wydalany z sali rozpraw. Nie jestem wydalany, ja sam z rzeczy wychodzę. I bardzo proszę zwrócić dane osobowe na wyroku, ponieważ są nierzetelne. Proszę wyprosić panów z sali rozpraw. Już panowie wyszli. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.